interesują się pokazy Roberta Kubisza? Są przede wszystkim zaskakujące, wyraziste, oryginalne, bezczelne, odważne i za każdym razem zyskują sobie, mam na wrażenie, sympatię jeszcze szerszej, szerszemu gronu publiczności, więc moje serce skradł Robert już dawno, bo znamy się ponad 20 lat i jestem absolutną fanką takiej mieszanki, którą Robert reprezentuje, czyli bardzo dużej dawki talentu, okupionego jeszcze ciężką pracą, bo jest szalenie pracowitą osobą i ambitną. No i efekty podziwiamy wszyscy, dzięki temu kreuje nasz wizerunek coraz bardziej zwariowany, nonszalancki i taki z przymrużeniem oka też momentami, bo dzisiejsza odsłona męskości na przykład uważam, że była fajnym puszczeniem oka i zdjęciem takiego ciężaru z tego, jak mężczyzna powinien wyglądać skludnie w tych swoich skrojonych garniturkach. Dzisiaj był super bezczelnie zaskakujący i mnie się to bardzo podobało. Nie jedna kobieta obejrzałaby się za takim mężczyzną. Pewnie tak, bo byli bardzo wyraziści i odważni, ale chyba to była taka trochę kobieca odsłona męskości, prawda? Mnie się podobało, naprawdę. Jakiś element Zorro chyba można było tam też przyuważyć, ale absolutnie widać, że cygańska nuta była tutaj inspiracją. Ale czy to jest pani styl? Bo znamy panią bardziej z klasycznym stroju. Ja też czasami lubię poszaleć, ale lubię takie rzeczy, które dla mojej drobnej sylwetki wyglądają dobrze. Jak czasami Robert prezentuje sylwetki zazwyczaj bardzo wysokich, szczupłych dziewczyn, więc mam świadomość tego, że nie wszystkie te rzeczy pasowałyby do mojej sylwetki, ale to, co oglądam na wybiegu, absolutnie mi się podoba. Kreacja sylwestrowa wybrana? Nie, w ogóle nie. To przez w intensywnych próbach do spektaklu i jakoś jeszcze nie myślę o sylwestrze. Znaczy, mam już zaplanowany bal i będę się bawić, nie pracować, ale kreacji jeszcze nie mam.